Święta, święta i po świętach. Kleksiczku, zaczynamy gotowanie? Święta Anno Domini 2023. Czas, start. Żarty żartami, ale w kuchni takie muszą być. Najlepsze na świecie jest polska kiełbasa z domowej wędzarni, kochani. Nie wiem, czy to będzie widać, zobaczcie to. A jak ona smakuje, jak ona jest zajebista. Mówię wam. Kochani, witam na kanale Lucky Look Travel and Food. Dzisiaj food. Bigos. Ale musimy się cofnąć do tyłu. I tak przewijamy, przewijamy, przewijamy. I jesteśmy na początku. Zapraszam. No. Cześć wszystkim, witajcie kochani. Ho, ho, ho. Święta Anno Domini 2023. Czas, start. Ale zanim święta, wcześniej 40. Przygotowujemy dzisiaj dwa dania. One ze sobą się połączą, w sensie ich robienie, ale o tym później. Także pomostnik jest oczywiście zawsze gotowy, on już tutaj czeka. On czuje mięsko, on wie, że będzie bigos, on to kocha, zawsze coś spadnie, albo przypadkowo, albo nieprzypadkowo. No co, Kleksik, zaczynamy gotowanie? Startujemy. Na początek kapusta. Ja nie odsączam jej, ona idzie w całości z sokiem, który ma w sobie. Kupuję ze sprawdzonego źródła, z takiej małej firmy. Do tych marketowych firmą nie mam zaufania. Tu mamy 3 kg, do tego, także tak jak mówiłem, nie odsączam, bo do tego dajemy jeszcze jedną średnią główkę kapusty świeżej. Do tego pietruszka 4 sztuki, zresztą proporcje dostaniecie w opisie. Seler, marchewka. Tu się przyznam, nasza ekologiczna, bardzo nawet, z naszego ogródka. I to nie są żarty ani jakieś tam kąstewko, to jest od nas, z ogródka. Chyba widać zresztą po rozmiarze, co nie? Teraz mięsko. Tutaj mamy golonkę, to właściwie jest troszeczkę więcej, bo ogólnie ja sam piekłem, robiłem prosiaczka z drożna, więc część sobie z niego zachowałem właśnie na bigos. Tutaj mamy żebelka wędzone, ogonek wędzony, to będziemy później wszystko obierać, zostawimy tylko te najlepsze rzeczy. Łopatka, karkówka, taki kawałeczek, tak, tutaj jest troszeczkę więcej, ale tak dajemy 300 gram, 250-300 gram, do tego łopatka. Przechodzimy teraz tu, tutaj do kiełbaski. Wcześniej dawałem więcej różnych, natomiast tą mam też z własnej wędzarni. Zobaczcie, jak ona jest, ja tu może nacisnę galaretka, tu jest, ona jest, no to jest po prostu majstersztyk, jest tak esencjonalna, że takie trzy laseczki spokojnie załatwią sprawę. Jedyne co dodam, to jeszcze czekam na wędzone kabanosy wołowe. Mam taki układ ze znajomymi z Litwy, którzy dostarczają nam takie smakołyki, więc do tego dojdzie jeszcze kabanos, no ale to dopiero będę odbierał wieczorkiem. Mieliśmy ogólnie do bigosu przeznaczone 4, a zostały 3. Przyprawy, kminek musi być, żeby to przeżyć jakoś te święta. Liść laurowy, tutaj mamy jeszcze ziele angielskie i jałowiec, ziarna. Tutaj mamy końcówkę grzybów suszonych, do tego dojdą świeże grzyby. Garść śliwek. Oczywiście musi być świeżo starty. Ja używam akurat kolorowego pieprzu. Mi on bardzo smakuje. To się połączy później z innym daniem, z ragu, ale też o tym chwileczkę. Miód. 3 łyżeczki, zresztą do smaku, ja tak później dokładam ewentualnie, ale 3 łyżeczki, to na spokojnie może iść. Kochani, mówiłem wam coś o tajemniczym składniku. To jest właśnie, teraz gdybyście musieli poczuć ten zapach. Od razu mi się Litwa przypomina. Czosnek kiszony, daje tak połowę, czasami trochę więcej, w ogóle uwielbiamy czosnek wszyscy, dzieci i my. Dajemy tak połowę główki, albo czasami nawet, tak jak mówiłem, więcej. I to on jest fajny, kiszony, on się fajnie łączy, fantastycznie z tą kapustą, to jest po prostu coś nie do opisania, także polecam, jak ktoś ma okazję zdobyć.
Jak nie, kiedyś będę tam na pewno, powtórzę wyjazd, także mogę wam przywieźć. Kochani, co łączy lasagne i bigos? Jedno i drugie długo się robi. Ragu potrzebuje dużo czasu. Bigos zresztą też, nawet jeszcze więcej, ale to można sobie wspólnie fajnie zrobić. Bigos zapakujemy w słoiki i spasteryzujemy, tak, że sobie spokojnie doczeka do świąt. A nawet jeśli by jeszcze zostało, no to były kiedyś, przechowywaliśmy nawet 4 czy 5 miesięcy i spokojnie się otwierało, podgrzewało i on był po prostu fenomenalny. Jest dużo lepszy od takiego, który jest mrożony. Wtedy po mrożeniu mięso już ma taką strukturę, która mi nie odpowiada. Ja wolę taki właśnie marynowany, no nie marynowany, ale ze słoika jest najlepszy. No, pomocnikowi udzielił się nastrój świąteczny. Krepsiszku, zaśpiewaj kolędę. Przybierzeli do Betlejem no psiaczki. Ho, ho, ho. Hał, hał, hokoj. Zaczynamy od kapusty. Kroimy. Ja już tutaj będę kroił i na bieżąco będę wrzucał do garka. To jest twarda kapusta, jesienna. O, ja się nie przejmuję, tam no, troszeczkę tego głąba też biorę, bo on taki fajny smaczek daje, ale takie większe już kawałki zostawiam, bo mam tu cały swój zwierzyniec, to się przyda. Się nie zmarnuje. I ostatnia cząstka. I lecimy z tematem. Jak to mawiają kowboje, no to wio. Tak to właśnie różnica. Dorożka, mówi to. Czas na klejenie marchewki. Ja tak jak mówiłem, używam swojej z ogródka, więc ja tylko odkrajam te końcóweczki. Dobrze umyte. Kroimy. Jest ok. One są tak słodkie, wreszcie mi, że to jest po prostu jakby były z miodem. Ja wiem, te marcheweczki, jem surowo, dobrze umyte, a w ogóle w bigosie, no wiadomo, każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy zrobi bigos według własnego uznania, ale ten wam polecam serdecznie, ten sposób jest naprawdę fajnie się ze sobą komponuje. Oczywiście trzeba powiedzieć, że on ma, jest mocno doprawiony, jest podkręcony, ale no ja tak nie lubię i spróbujcie sami też. Ok, marchewkę mamy z głowy. Teraz weźmiemy się za jakby pierwszą czynność już tu przy kuchence, czyli za redukcję kapusty. Dodam od siebie, że ja zawsze zostawiam troszeczkę gęsiego smalcu na tym kapustkę, redukuję później warzywa, też będą smażone też tak samo na gęsim tłuszczu. I tak godzinkę redukujemy, mieszamy co jakiś czas, dolewamy troszkę wody. Można też bulion, jak kto chce. Ja mam tutaj tyle smaku w mięsie, że nie potrzebuję tego jakby, także ja podlewam tym razem samą wodą. Bigos z odpowiedniego mięsa, wiadomo, że to jest słaba sprawa. Ja uwielbiam te kawałki takie wędzone i ten, ale nie lubię z kolei dłubania później na talerzu. Zastanawianie się nad każdym kawałkiem, co ja teraz za niespodziankę połknę. Albo jakąś cząstkę kości, albo chrząstkę, nie wiem, ścięgno, czy tak dalej. Więc obieram. Nie jakoś super dokładnie, tak wygląda, macie przykład, wygląda obrane mięsko, jak było przed. Wygląda identycznie. Czy to będą żywelka, czy ogon, czy kawałek boczku. Kości są no, pyszne, ale więc tak. To daję do kapusty, to się odgotowuje i to później wyciągam. Daję, to idzie dla piesków i tak dalej. Generalnie to sobie odkrajam, tak jako tutaj, jedziemy z tematem, robimy się troszeczkę, trochę schodzi, wiadomo, ale później wiemy, co jemy, że nie ma żadnych tam jakichś dziwnych fragmentów, po prostu każdy widelec, każdy kawałek bigosy jest ma. Tak samo to będę obierał, tutaj się tym zajmę za chwilkę i tak samo z grubsza, nie jakoś super dokładnie, z grubsza, zostawiam sobie najlepsze części. To się pogotuje z kapustą jakieś 2 godziny i wtedy będzie wyjęte
trafi ładny kawałek mięska, a to takie niezbyt ładne, niezbyt apetyczne pójdzie na piesków. Chcę mieć smak i z tych kości, i z tego mięsa, ale nie chcę później grzebać w tym i się wolę teraz poświęcić troszeczkę czasu, pokroić sobie, ale ja nie chcę tego wyrzucać. A z kolei chcę ten smak ze środka. To jest właśnie to jest cały bigos, to jest ta esencja. Chyba jedno pójdzie dla kucharza. Szkoda gadać. No pyszne, to jest właśnie bigos, to jest Polska. Mięsko mam już obrane. Tutaj mamy żeberka wędzone. Tutaj mamy tę część prosiaczka, to jest to, co robiłem na rożnie. No takie rożno na węgiel, czy tam na drzewo, obrotowe. Takie prosiaczki to 20 kg można robić, 25 nawet. I to jest właśnie z niego. Cała taka porcja. I tutaj mamy jeszcze ogon. To już jest wszystko obrane. To jeszcze jest karkówka do podsmażenia, bo to jest świeże mięso. Tak samo to jest, łopatka jest do podsmażenia. I teraz, jak mówiłem, nie obieram dokładnie, jakoś super. Wrzucamy sobie tutaj to do kapusty tej świeżej. Tu mamy też chyba nie jest zbyt gorące. Tu mam już ubrany ogonek i właśnie ja tego nie chcę widzieć tu za jakieś 2 godziny. Więc na razie to utrzymamy. Później to w całości robi stąd wyjście. Za chwilkę na to przyjdzie kapusta kiszona. To przykryję. Będą w sumie jakieś 3 godziny od początku, jak zaczęliśmy. Ale no bigos no to jest jednak slow food. To jest powolny proces, ja przynajmniej tak uważam. Im więcej razy podgrzewany, tym jest lepszy. No wiadomo, no bez przesady, ale no jednak te 2-3 dni, ja go po prostu przez 3 dni mylę codziennie, tak na godzinkę, na półtorej godzinki włączę na wolnym ogniu. Ja tak jak teraz mam, to mam na trójeczce, czyli u mnie to jest poniżej średniej, bo mam skalę od 1 do 9. To na trójeczce tak się będzie robił. Dzisiaj w sumie jakieś 5-6 godzin i kolejne 2 dni po półtorej godzinki podgrzewamy. No, część pójdzie w słoiki, to na święta, a część, tak jak mówiłem wcześniej, na imprezę urodzinową, na 40, to już go sobie tu posmakujemy, a później na święta będzie, że tak powiem, dokończony. Kiełbasy więcej nie daję, bo nie wiem, no niby tylko 3, takie no dosyć, 2 duże, jedna taka się mała. 3 kiełbaski, no ale tego dobra tutaj jest, każdy inny rodzaj. Tego dobra tu jest tyle, że ten będzie mniej taki kiełbasiany, a bardziej mięsny. Okej, kochani, pomostnik jest, jakby się ktoś pytał. A teraz to tak. Posmażam te mięso, które było surowe, z dodatkiem marchewki. Ja to lubię, żeby też już od razu tutaj, słuchajcie, parowało, że tak powiem, mieszało. Smaki już mają się przenikać, bo one i tak w bigosie wędrują w jednym kotle. Od momentu startu, 2,5 godziny, wyjmuję teraz tą część, która się nam już nie przyda, która miała oddać swój smak tylko i wyłącznie, więc to wyciągam i za chwilkę wkładam resztę składników, przyprawy, świeżo mielony pieprz, miód, śliwka, ziele liść, także to wyciągam, teraz wkładam to, dokładam wszystkie przyprawy i słuchajcie, od tego momentu jakieś kolejne 3 godziny, ale jeszcze muszę wam coś pokazać. Oczywiście optymiści żyją dłużej, podobno. Tak sobie wykombinowałem, że tak jak mieszałem na początku, jak była mała ilość bigosu, to że tak tą łopatką się też to sobie dalej będę mieszał, no i... Ale taki pomysł już przyszedł mi do głowy, że za chwilę wróci Kasia i zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie się, heja. Tym. Tym? Że tak powiem, nasz bigos jest już czysty, wszystko niepożądane zostało wyjęte z garka, a kreśnik się już nie może doczekać. Ojej, to już na pewno ten moment. Po kolei dorzucamy marchewkę z mięskiem, to które było świeże, kiełbasa, czas na wędzony ogonek. Wędzone żeberka, cząstka
prosiaczka zrożna. To już będzie końcóweczka. Mieszamy na minimalnym ogniu. Mamy czas. To jest tak zwany ukochany slow food. Ok, przyprawy mamy. Tak jak widać, już teraz wszystko jest. Poza ostatnim tajemniczym składnikiem, ale o tym za chwilkę. Oto on. O Jezus, toś przestań. Tajemniczy składnik właśnie powolutku ląduje. A mianowicie czosnek litewski, kiszony. On ma taki tutaj pancerzyk. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję. To trzeba zdjąć. Hoppa. Ja daję taki duży garnek, bo tam wyszedł ładny, że daję całą taką główkę. Ona jest średniej wielkości, ale to trzeba zdjąć, bo to jest takie łykowate. To jest w ogóle nie ten. No i takie kosteczki, one jeszcze będą dzisiaj 3 godziny, jutro dwa razy po półtorej godzinki, więc to możemy dorzucić spokojnie w całości, to się rozpadnie i śladu nie będzie. Zdrowotne takie ma fajne właściwości, tak samo zresztą jak i kapusta. Także i da super smak, niepowtarzalny. Takiego bigosu nie zjecie nigdzie indziej. Tutaj mamy cebulkę przesmażoną razem z grzybami, takimi leśnymi, świeżymi. No, kochani, bigos się robi, dochodzi. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się materiał, to nie zapomnij proszę dać polubienia, subskrypcji i zostaw komentarz. To mi pomoże rozbudować zasięgi i rozwijać ten kanał. Dzięki, elo!